Co warto jeść przed treningiem, a co po? Jakie są konkretne składniki, które pomogą Ci, jeśli jesteś bardziej aktywna? Czy są, jeśli tak, to jakie suplementy, które mogą działać korzystnie, jeśli więcej się ruszasz? Ile powinnaś jeść białka? Jakie źródła węglowodanów? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie na temat diety dla osób aktywnych. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i zapraszam na taki konkretny, dietetyczny poradnik. Jeśli w Twoim tygodniu jest średnio powyżej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub ponad 75 minut intensywnej, to możesz uważać się za osobę aktywną. Twoja dieta powinna dostarczać Ci odpowiednich ilości składników odżywczych, makroskładników, mikroskładników, witamin, składników mineralnych, by wspierać Twój organizm w tej aktywności. Dodatkowo, by pomóc spełniać Ci Twoje cele treningowe. O tych składnikach dokładnie oczywiście zaraz. Twoja dieta powinna też dostarczać Ci odpowiednich ilości witaminy D, wapnia, dodatkowo magnezu, potasu i sodu, by chronić Cię przed kontuzjami i wspomagać Twoją regenerację. Twoja dieta jako osoba aktywnej powinna też być bogata w wodę i ogólnie pomagać Ci dbać o Twoje nawodnienie, bo ćwicząc i ruszając się, pocimy się więcej, tracimy tej wody więcej. No i oczywiście dostarczać Ci odpowiednią ilość energii. To był nasz ogół i teraz przechodzimy do szczegółów. Jakie są kluczowe składniki w diecie osób aktywnych? Na pewno, o czym dobrze wiesz, jest to białko. Przy zwiększonym wysiłku zapotrzebowanie na białko rośnie i tutaj jest ono bardzo indywidualne i warto dopasować je sobie indywidualnie. Ono bardzo zależy od intensywności wysiłku i od rodzaju aktywności, takie ogólne zalecenia, ale mówię, są to ogólne, nie indywidualne. Przy sportach wytrzymałościowych często zakłada się, że takie zapotrzebowanie to średnio 1,2, 1,4 grama białka na kilogram masy ciała na dzień. Przy sportach szybkościowo-siłowych i wytrzymałościowo-szybkościowych jest to, zakłada się na ogół około 1,4 do 1,7 grama białka na kilogram masy ciała na dzień, przy czym przy sportach siłowych tak do około 2 gramów na kilogram masy ciała na dzień. Za dużo białka w naszej diecie może być niekorzystne dla naszego zdrowia i też może już niekoniecznie przynosić oczekiwane przez nas efekty. Dlatego raczej warto trzymać się tej granicy 2,2, 2,5 gram przy sportach siłowych. Znów jest to rzecz bardzo indywidualna, indywidualnie do dopasowania ze swoim dietetykiem. Ogólnie całe takie naprawdę mega kompendium wiedzy o białku jest w całym osobnym filmie. Tam właśnie dokładnie o tym, jak zadbać w praktyce, by tego białka jeść odpowiednie ilości, jak zadbać o to, by to białko było pełnowartościowe, które źródła będą dla Ciebie zdrowsze, które niekoniecznie. W ogóle naprawdę masa takiej bardzo konkretnej wiedzy, która pomoże Ci po prostu lepiej też intuicyjnie bilansować sobie posiłki i jeść tego białka odpowiednie ilości. Kolejnym ważnym produktem dla osób aktywnych są węglowodany. Są dane, które zakładają, by tych węglowodanów w diecie aktywnych było około 2,5 grama na kilogram masy ciała na dzień. Są to dane oczywiście bardzo ogólne i to znów dostosowujemy indywidualnie. O tym dokładnie, jakie źródła węglowodanów przed treningiem, jakie lepiej po, będzie już o tym wszystkim zaraz. Mega, mega ważnym składnikiem w diecie osób aktywnych są, uwaga, uwaga, gdzie ja to mam, są omega trójki. I tutaj szczególnie zwłaszcza te EPA i DHA. Omega trójki między innymi zmniejszają stan zapalny naszego organizmu, wpływają pozytywnie na szybsze gojenie się ran czy szybszy powrót do zdrowia po urazach. Źródłami omega trójki oczywiście będą tłuste ryby. Jeśli chodzi o dietę roślinną, to ja polecam do swojej diety włączyć po prostu nasiona chia, świeżo zmielone siemię lniane, orzechy włoskie. One są źródłem kwasów tłuszczowych ALA. One w naszym organizmie przekształcają się do kwasów tych najbardziej dla nas ważnych, czyli EPA i DHA, ale ta konwersacja jest... Ale ta przemiana jest różna w zależności od naszego wieku, stanu zdrowia. Dlatego na diecie roślinnej polecam też rozważyć suplementację kwasami omega-3, tymi DHA i EPA. Są takie preparaty z po prostu roślinnych mikroalg, nie z ryb. Już też w miarę coraz bardziej można je dostać w aptekach, można też oczywiście zamówić sobie online. Ja omega-3, właśnie te kwasy EPA i DHA z mikroalg suplementuję codziennie. Jest to dla mnie jeden z naprawdę ważniejszych suplementów. Tutaj oczywiście każdą suplementację indywidualnie rozpatruj ze swoim lekarzem. Bo ten film, jak każdy inny na tym kanale, nie jest indywidualną poradą, a filmem edukacyjnym, dietetycznym. W diecie osób aktywnych bardzo ważne jest również
żelazo. Osoby, które częściej trenują, są bardziej narażone na jego niedobory. Z roślinnych źródeł żelazo znajdziesz m.in. w nasionach roślin strączkowych, czyli w fasoli, soczewicy, ciecierzycy, w tofu, dodatkowo w orzechach, pestkach, szczególnie pestkach dyni, też w takich produktach jak chleb żytnirazowy czy kasza jaglana. Jeśli szukasz konkretnych wege przepisów z masą żelaza, to odsyłam do tego filmu tutaj. Jak komponować zbilansowane posiłki? Tutaj polecam na przykład metodę talerzową. Więcej o niej w filmie o białku i też możesz sobie pobrać darmowy mini e-book Więcej wege białka w praktyce, gdzie masz taką metodę talerzową, taką grafikę do druku. Możesz sobie powiesić na szafce kuchennej, na lodówce. Jest to taka przydatna rzecz. I też jak w konkretnych, różnych posiłkach zadbać o to, by w praktyce tego białka było więcej, także dużo przydatnych rzeczy dla aktywnych. Jest to darmowy mini e-book, możesz pobrać go sobie poniżej. Osoby aktywne, jeśli chcą, by ich jednostki treningowe były bardziej efektywne, potrzebują też zadbać o odpowiednią ilość kalorii. Jeśli chcesz sobie to wyliczyć, to na Healthfikowym blogu jest cały taki kalkulator, który Ci w tym pomoże. Jeśli nie wiesz, jaki współczynnik aktywności fizycznej tam wybrać, to tutaj wrzucę Ci tabelkę, możesz sobie zapauzować, poczytać, zobaczyć, jakby do której grupy Ty się byś najlepiej wpisała. Pogadajmy sobie o jedzeniu około treningowym. Co najlepiej jeść przed treningiem? Tutaj oczywiście zależy to od rodzaju aktywności fizycznej, jaką wykonujesz, ale z takich ogólnych zasad dobrze, żeby ten posiłek był lekki, bo ciężkostrawne posiłki po prostu sprawią, że będzie Ci się niewygodnie i niezbyt miło ćwiczyło. Przy dużej ilości sportów warto, żeby ten posiłek był zbilansowany. To wcale nie muszą być same węglowodany. Wiadomo, zależnie od sportu są takie sporty, w których wiadomo, może to być korzystne, ale raczej warto zadbać o to, by były w nim zarówno węglowodany, jak i białka i tłuszcze. Jeśli trenujesz bardzo intensywnie, możesz zadbać o to, by w posiłku przedtreningowym było mniej produktów, które są źródłem błonnika, na przykład produktów pełnoziarnistych. Zbyt duża ilość błonnika przy intensywnym treningu może po prostu dawać nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak skurcze jelit czy refluks. Wtedy przed treningiem możesz zrezygnować z takich produktów jak grube kasze, pełnoziarniste makarony, pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane czy orzechy i strączki. Ale to znów najlepiej patrząc po prostu, jak czujesz się na treningu po danym posiłku. Jeśli wykonujesz ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, to możesz zadbać bardziej o niższy indeks glikemiczny Twojej potrawy, na przykład dorzucić tam znów produkty będące źródłem błonnika, jakieś kasze, owsianki, pełnoziarniste produkty, ale też zadbać o białko w tym posiłku czy tłuszcze. Jeśli Twój trening jest intensywny, trwa dłużej niż 60 minut, możesz zaopatrzyć się również w takie przekąski międzytreningowe, które głównie wtedy są źródłem węglowodanów prostych, bo po prostu dodać Ci energii podczas treningu. Jak to jest z posiłkiem po treningu? Czy potrzebujesz jeść go od razu jeszcze w szatni albo w przeciągu, nie wiem, pół godziny, godziny po treningu, żeby na pewno dobrze zadziałał, żeby to białko nas zbudowało dobrze? No nie, jest to mit. Wiele mówi się o tak zwanym oknie anabolicznym, czyli czasie po treningu, w którym nasz organizm potrzebuje składników, żeby wykorzystać je do rozbudowy nas. I to rzeczywiście jest prawda, jeśli chcemy na przykład zwiększać masę mięśniową, to po treningu potrzebujemy dostarczyć naszym mięśniom budulców do tego. Ale mitem jest to, że trwa to do godziny po zakończeniu treningu. Nie, ten okres jest o wiele dłuższy i trwa przez około 24 godziny po wysiłku, dlatego spokojnie możesz wrócić ze swojego treningu i w przeciągu kilku godzin po prostu zjeść pełnowartościowy potreningowy posiłek. Co warto, żeby w nim było? Już sobie tłumaczymy. Co warto, żeby było w posiłku potreningowym? Bardzo ważne jest w nim oczywiście, co myślę, że wiesz, białko. Białka budują wszystkie nasze tkanki, są niezbędne do regeneracji naszego organizmu, więc niezależnie, czy chcesz budować masę mięśniową, czy po prostu odpowiednio odżywiać się po treningu tak, by Twoje ciało dobrze się regenerowało, to tego białka potrzebujesz. Warto zadbać o to, by ten posiłek potreningowy zawierał około 20 do 40 gramów białka, może to być 15 też. To wszystko bardzo zależy od tego znów, jaką masz resztę diety, jaką aktywność, z jaką intensywnością ją wykonujesz. Raczej przyjmuje się, że powyżej 40 gramów na posiłek już tego białka jakby jest za dużo i nie dość, że może być to po pierwsze niebezpieczne, jedzenie ogólnie bardzo dużych ilości białka tak na co dzień, to też może już wcale nie wpływać wcale na zwiększenie efektów, jakich byśmy oczekiwali. Chyba, że naszym oczekiwanym efektem jest obciążenie naszych nerek, ale myślę, że nie. Jak zwykle więcej o białku, takie wszystkie ważne, praktyczne rzeczy w tym filmie tutaj. Z roślinnych źródeł warto dorzucić do takiego posiłku na przykład tofu, ciecierzycę, fasolę, bób, groch. Jeśli nie masz czasu na gotowanie albo nie chcesz jeść tyle na przykład strączków, możesz też dorzucić od
odżywkę białkową. Cały taki bardzo konkretny test wegańskich odżywek białkowych znajdziesz w tym filmie tutaj. W tym darmowym e-booku do pobrania masz też wypisane moje perełki, jeśli chodzi o odżywki białkowe, z podziałem zarówno na cenę, jak i na źródło białka. W ogóle to myślę, że takie polecajki byłyby świetne, więc jeśli masz jakieś posiłki przedtreningowe albo potreningowe, które są po prostu dla Ciebie sztosikami, świetnie Ci służą, daj znać w komentarzach, ja chętnie przygarnę polecajki. Myślę, że wszyscy tutaj, jak się powymieniamy polecajkami, to będzie ekstra dla nas wszystkich, także dawaj znać, jeśli masz swoje sprawdzone posiłki przed albo po treningiem, coś, co Ty po prostu mega lubisz. Po treningu białko jest też wykorzystywane w pierwszej kolejności w miejscu, które trenowaliśmy i które ćwiczyliśmy. Ono tam po prostu leci w pierwszej kolejności naprawiać to, co tam treningiem rozruszaliśmy. Więc pozwala nam lepiej konkretnie rozbudować te partie ciała, jeśli na tym nam zależy. W posiłku potreningowym również bardzo ważne są węglowodany. Jeśli trenujesz bardzo intensywnie albo wykonujesz na przykład 2 jednostki treningowe dziennie, to warto sięgać po takie węglowodany łatwiej przyswajalne, by po prostu szybko uzupełnić zapasy energii. Subcio mogą sprawdzić się tu owoce, owoce suszone, jasne pieczywo, jasny makaron, ryż, soki, delikatniejsze kasze, jak na przykład kasza jaglana czy kuskus. Jeśli trenujesz 2-3 razy w tygodniu albo codziennie, ale nie jakoś też tak super intensywnie, albo chcesz redukować masę ciała, czyli myślę, że gdzieś z których z tych punktów dotyczy większości z nas, wtedy warto sięgać bardziej po węglowodany złożone, z błonnikiem, takie bardziej pełnoziarniste. Bo tak na marginesie to białe pieczywo, kuskus, makaron biały to również są węglowodany złożone. Tylko one przez to, że nie ma błonnika, to po prostu są szybciej przyswajalne. Ale wracając, jeśli nie trenujesz jakoś super, hiper intensywnie, to warto do tego posiłku włączać na ogół takie produkty jak, nie wiem, kasze, makarony razowe, mogą być też to płatki owsiane, czy pełnoziarniste pieczywo. Ogólnie całe takie kompendium wiedzy na temat węglowodanów, czy na przykład może w Twoim wypadku dieta niskowęglowodanowa byłaby korzystna, albo zmniejszenie ilości węglowodanów byłoby korzystne, o tym skąd je brać, to wszystko znajdziesz w filmie tutaj. A jak to jest z napojami izotonicznymi? Jeśli wykonujesz aktywność o niskiej albo umiarkowanej intensywności przez tak około godzinę, to raczej nie potrzebujesz napoi izotonicznych. One dodatkowo oprócz elektrolitów często też zawierają cukier, przez co bardzo łatwo możemy dostarczyć sobie więcej kalorii. A jeśli jesteśmy na przykład na redukcji, to wtedy bardzo szybko, bardzo łatwo możemy dobić sobie, wypijając kalorie te, które zużyliśmy na trening. Jeśli trenujesz intensywnie albo powyżej godziny dziennie, to możesz rozważyć takie napoje, dodatkowe elektrolity, ale tutaj to wszystko bardzo indywidualnie. W ogóle jeśli uważasz, że ten film jest pomocny, przydatny, wnosi wartość jakąś do Twojego życia, to możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz. To pomoże tym filmom dotrzeć do większej ilości osób. Jest to też super sposób na takie bezkosztowe wsparcie mnie, mojej pracy. Dzień z góry. Czy i jakie suplementy warto rozważyć, jeśli jesteś bardziej aktywna? Tu szczególnie z wyróżnieniem suplementów dla osób na diecie wege. Jeszcze raz bardzo jasno zaznaczę, suplementy zawsze indywidualnie konsultujemy. Ten film nie jest poradą medyczną, jest tylko filmem edukacyjnym. Przede wszystkim moim zdaniem subcio ważnym suplementem są kwasy omega-3, EPA i DHA. Są ogromnie ważne dla zdrowia naszego całego organizmu, dla zdrowia naszego układu nerwowego, układu krążenia, serca. Tak jak też mówiliśmy, są ważne też w kontekście zmniejszania stanu zapalnego. Oczywiście można je jeść z rybami albo suplementy z olejem rybim. Ja sama suplementuję je w wersji wegańskiej z preparatów wegańskich z mikroalg. Kolejne suplementy to kreatyna i beta-alanina. U osób aktywnych, które nie jedzą produktów odzwierzęcych, może występować mniejsza ilość w mięśniach kreatyny i karnozyny. Są to takie cegiełki budujące nasze mięśnie szkieletowe. Przez ich niższy poziom nasze treningi mogą być mniej efektywne, dlatego można rozważyć ich suplementację. Są to raczej dobrze przebadane suplementy z udowodnionym działaniem. Kreatyna też, coraz więcej mówi się o tym, że ma ogólnie dobre działanie na nasz mózg. Jak zwykle taką suplementację rozważamy indywidualnie z naszym lekarzem. Kolejnym suplementem diety dla osób aktywnych, który wzbudza dużo kontrowersji, o której jestem też mega często pytana, jest nim kolagen. I czy suplementacja nim ma sens? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, najpierw warto zrozumieć, czym jest kolagen. Kolagen jest to białko, które występuje w naszym organizmie, w skórze, w ścięgnach, jakby jest go bardzo dużo w nas. To białko jest niezbędne do naszego funkcjonowania, jak to białko. Jest ono złożone z aminokwasów, czyli takich małych cegiełek. Kolagen w naszym ciele, nasz organizm potrafi wytwarzać sobie sam. Jesteśmy z niego stworzeni, on sobie z tym radzi. Potrzebuje do tego po prostu, żebyśmy dostarczali mu odpowiednich cegiełek, odpowiednich aminokwasów,
aminokwasów, tam witaminy C i sobie daje radę. Można też dodatkowo przyjmować kolagen czy jakieś produkty typu, nie wiem, galaretki. No i czy to ma sens? I tutaj naprawdę jest wiele kontrowersji i trochę się tu pozmieniało w świecie dietetyki. Ja jeszcze pamiętam na studiach, jak mówili nam, że jakby mało to ma sensu, bo kolagen jest białkiem. Białka w naszym żołądku, układzie trawiennym i tak są rozkładane na te poszczególne małe cegiełki, na poszczególne aminokwasy. Więc jakby on i tak się rozpada. To nie to, że zjemy sobie proszek z kolagenem i on od razu do naszego łokcia, który na przykład jest kontuzjowany. No nie, on się rozpada na takie cegiełki i potem nasz organizm sobie decyduje, co z tymi cegiełkami robić, gdzie je wysłać, czy może tutaj do zbudowania bicka, czy może tutaj do komórek odpornościowych. Tak, bardzo obrazowym w skrócie. No i jakby mówiło się wtedy, żeby po prostu jeść odpowiednie ilości białka i nasz organizm sobie i tak te aminokwasy, które potrzebuje, weźmie i zrobi z nich kolagen. I tak się dzieje, ale są nowe badania, które mówią, że jednak suplementacja kolagenem może mieć sens, że może jednak korzystnie wpływać na przykład regenerację po kontuzjach czy na stan naszych stawów, no i też oczywiście skóry. No ale okej, to jak to zrobić? Kolagen jest w nas. Tak samo tak jak my produkujemy sobie kolagen, mamy go w sobie, tak samo mają inne zwierzęta, więc możemy jeść kolagen z nich. I takie kolagenowe suplementy, które rzeczywiście są kolagenem, są po prostu ze zwierząt. No i co z nami, biednymi weganami, wegetarianami, co tu zrobić? No można po prostu polegać na tym, że nasz organizm tak jakby ogarnia i sobie sam od lat, odkąd żyjemy, produkuje ten kolagen. Dbać o odpowiednie dostarczenie białka do naszego organizmu, tutaj cały film o tym, jak to dokładnie w praktyce prosto robić, o odpowiednie dostarczenie witaminy C, ale jakby każda osoba, która je choć troszkę dziennie warzyw i owoców, raczej nie powinna mieć z tym problemów. No ale jeśli jednak chcielibyśmy go suplementować dla poprawy działania naszych stawów, jeżeli na przykład jesteśmy po kontuzji, coraz częściej są dostępne takie preparaty jak wegański kolagen. Czy to ma sens? Jakby ta nazwa jest trochę myląca, bo to nie jest kolagen. Kolagen jest tylko ze zwierząt. Zakładając, że nasz organizm i tak by kolagen rozłożył do nich, w tych wegańskich preparatach mamy po prostu budulcowe kolagenu, czyli te aminokwasy w takich proporcjach, z jakich później nasz organizm buduje kolagen. I ogólnie jest to sensowne pod kątem dostarczenia sobie większej ilości takich budulcowych do kolagenu, ale tutaj ten kolagen ze zwierząt może mieć lepsze działanie, jeśli chodzi o budowanie kolagenu w naszym organizmie. Tak pokrótce i bardzo obrazowo, między innymi dlatego, że podczas jego rozkładu na te małe cegiełki aminokwasy powstają też związki takie jak na przykład peptydy, które sygnalizują naszemu organizmowi: hejo, proszę tu tworzyć kolagen. Dlatego takie preparaty mogą być bardziej skuteczne. Jeśli ktoś jest na wegediecie i chciałby zadbać o większą produkcję kolagenu przez organizm, no to może rozważyć takie budulcowe, wegańskie kolagenu, bo te aminokwasy są tam oczywiście ze źródeł roślinnych dla naszego organizmu. Jakby aminokwas to jest po prostu związek chemiczny, jakby jak już się rozłoży, to nie ma znaczenia skąd to jest, bo jest po prostu dany konkretny związek. Tylko no wtedy mając świadomość, że działanie tego może być mniejsze. No i też oczywiście niezależnie na jakiej diecie jesteśmy, jak już mówiłam, nasz organizm sam sobie potrafi produkować kolagen, robi to odkąd jesteśmy na tym świecie, także chill, ale jeśli ktoś chce ze względu na większy wysiłek fizyczny, prewencję kontuzji albo przy leczeniu kontuzji, można to rozważyć. Kolejną rzeczą mogą być odżywki białkowe. Jest to coś, co absolutnie nie jest konieczne na wegańskiej diecie czy zwykłej, jakby spokojnie bez tego da się pokryć zapotrzebowanie na białko, tylko jeśli to zapotrzebowanie nam się zwiększa, na przykład ze względu na sport, to po prostu może to być mniej wygodne i takie odżywki białkowe mogą być bardzo takim przyspieszającym gotowanie produktem. Mogą być też fajne do zwiększenia ilości białka w na przykład deserach, słodkich śniadaniach. Jeśli nie chcesz kupować bubli odżywkowych, to zrobiłam dla Ciebie test 32 wegańskich odżywek białkowych pod kątem smakowym, dietetycznym, cenowym. Tutaj linkuję, serio, zaoszczędź sobie pieniądze, idź do tego filmu, nie kupuj byle czego, bo serio czasem to z jednej firmy odżywki białkowe potrafią jedne być sufcio smaczne, a drugie, więc jakby zaoszczędź sobie pieniądze i obejrzyj ten odcinek, jeśli chcesz kupić odżywki. Też zebrane moje perełki znajdziesz w darmowym e-booku do pobrania. Jeśli chcesz samodzielnie zadbać o większą sytość, większą ilość białka w posiłku, tak żeby były one dobrze skomponowane, koniecznie zobacz ten film tutaj. Po sprawdzone odżyweczki zapraszam tutaj. Ja wysyłam Ci dużo uścisków, subcie, że jesteś i do zobaczenia już wkrótce.